Dziennikarzy tutaj garstka, bardziej interesujące są ekshumacje, bardziej interesujemy się innymi kwestiami, a w Polsce masowo dokonujemy rzezi bydła w sposób niehumanitarny, w sposób bestialski, bez ogłuszania i co najważniejsze, w sposób bezprawny. I to nie budzi emocji. Obawiam się, że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie braku zainteresowania mediów. Być może stoją za tym po prostu pieniądze, z których korzyści czerpią politycy. Trzeba sobie zadać pytanie, kto korzysta z tego uboju rytualnego? Proszę zobaczyć, kto prowadzi tego typu zakłady. Czy politycy nie uczestniczą w tym procederze? Czy politycy w majestacie prawa nie łamią tego prawa, które tutaj oni sami w tym parlamencie stanowią? I nad tym najbardziej ubolewam, że dzisiaj, jeżeli cokolwiek się przedostanie, to news właśnie o ekshumacji, a nie news o zwierzętach, o tym, jak traktujemy zwierzęta, jak my, chrześcijanie, bo często się powołujemy na to, traktujemy naszych braci mniejszych. I to chyba jest najbardziej smutna konkluzja z dzisiejszego naszego spotkania. To nie jest ostatnie spotkanie. Ja z panem posłem Sajakiem złożymy dwie interpelacje na ręce marszałkini Sejmu do ministra rolnictwa. W tej sprawie będziemy domagali się wyjaśnień. Mamy takie wrażenie, że w polskim parlamencie ta kwestia uboju rytualnego jest celowo przemilczana, bo stoją za tym po prostu interesy ekonomiczne i tego bardzo się boimy. Dziękuję bardzo. Macie państwo pytania? Nie. Dziękujemy bardzo.